Dzień dobry, moi kochani. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Takim pięknym widokiem. Cześć, dzieciaki. Szóstka jest, jest szóstka. Dzień dobry. Pogadamy troszkę. Tak, patrzę, że na grzbietach u maluchów zaczynają się wybielać piórka już pomalutku. No pięknie wyglądacie, dzień dobry. Moi drodzy, są takie chmurzyska, ale to tylko tak się wydaje, że mamy brzydką pogodę. Jest bardzo, bardzo ciepło i z każdym dniem ma się robić coraz cieplej. Idzie do nas, już dochodzi ciepła fala z nadmorza śródziemnego. Będą straszliwe upały. Już to czuć w powietrzu. No cóż, musimy przeżyć to. W sumie idzie pełnia, to znaczy do pełni to jeszcze daleko, bo pełnia chyba jest 21, także jeszcze tydzień ponad. No ale Barek przyszedł, dlatego tak gadają, furczą na niego. No ale szykuje się bardzo ładny okres znowu, także jak ktoś jeszcze nie był na urlopie w Anglii, to może spokojnie się wybierać. Jeżeli może teraz wyjechać, to właśnie jest ten czas. Deszcze się skończyły i znowu będziemy się gotować. Wilgoć mamy okropną, bo padało codziennie. Wiecie, że przecież pokazywałam, nagrywałam wam i tak to wygląda, że jest teraz, wiecie, no wilgotno. Ja tymczasem przyszłam sprawdzić jeżynki. Zobaczmy. O! Myślałam, że będą kwaśne. A one są już dobre. Nie wszystkie, ale już jest w czym przebierać. To fajnie, bo tu nad stawem jest ich pełno. Już wam nieraz pokazywałam. Dzisiaj ma być bardzo ładny, słoneczny dzień. Jest jeszcze bardzo wcześnie. Chmurzyska się kotłują i są takie bure i ponure, ale widzicie, że już się niebo przebija. Także mam nadzieję, że coś w ogródku zrobię. Jeszcze jest wszystko mokre po nocy. Wczoraj padało. Lało wczoraj, nie padało, co ja tam gadam. No ale dzisiaj już ma być pierwszy dzień bez deszczu. Kochani, święto wielkie. A w ogóle cześć, dzień dobry. Ja taki trochę ogar, nie ogar, ale wiecie, jestem. Ja wzięłam prysznic rano i mamy poranny spacerek. Jak tam moje kosmyki? Muszę zawsze uważać, żeby mi tak na wierzch to niebieskie nie wyszło, bo to tak nieładnie wygląda. Jak jest tego za dużo. A, już wychodzi słoneczko, widzicie? Myślę, że to godzinka, dwie i się zrobi bardzo, bardzo ciepło, bo teraz jest fajnie, przyjemnie, taki jest ciepło na krótki rękawek, nie ma wiatru, ale jak dowali słonko, to będzie znowu upał. No, ale jest super. O, już się zaczyna robić fajnie, nie Baryłko? Fajnie się zaczyna robić, dzionek ładny. Ale chmurzyska są takie, wygląda jakby miało być za chwilę bardzo, bardzo deszczowo. No to ja jeszcze chwilkę się pogrzeję w tych promykach, na hapie energii, bo dzisiaj muszę działać, dużo pracy mam. Jeszcze jestem zaspana, bo się niedawno obudziłam. Prysznic oczywiście, wiecie,
ja się myję, a potem odkręcam zimną wodę i tą zimną wodą się cała spłukuję na przebudzenie i od razu wiem, że żyję. I tak robię codziennie, moi drodzy, bez znaczenia. Od stycznia do grudnia, calusieńki rok. No a wiecie, że zimą to jeszcze lubię sobie wskoczyć do lodowatego jeziorka. I na pewno w tym roku też będę to robiła. Dobra, idziemy dalej. Popłynęło towarzystwo, chodź. A ja tymczasem szykuję taką zapiekankę. To już jest podparowany troszeczkę taki al dente broku. Tutaj już dochodzi kalafiorek. I do tego przyjdą jeszcze, dodam ziemniaki. To wszystko, wiecie, na to dam masło, mój pieprz ziołowy, sól. I zetrę z żółty serek i zapiekę w piekarniku. Już kiedyś to robiłam. Przepyszne, szybciutkie danie. I teraz dorzuciłam już kalafiorka. Też jest taki al dente. On dojdzie w piekarniku. I na to teraz dajemy ziemniaki. Takie troszeczkę już podgotowane. Też one dojdą w piekarniku. Nie zapomnijcie jeszcze dodać do tej zapiekanki, zetrzeć troszeczkę gałki muszkatałowej, bo kalafiorek bardzo lubi i zarówno w zupie, w takich właśnie delikatnych daniach, ja to zawsze nazywam, że to są dania przedszkolne. Mamy już kalafiora, brokuła i ziemniaczki. Na to dałam masełko, sól, teraz troszeczkę pieprzu ziołowego, trochę cheddara. I jeszcze na to mozzarella. Zawsze mi się wydaje, że jak na pizzy albo na zapiekance są 2-3 rodzaje sera, to jest ona lepsza. I tak się prezentuje gotowa zapiekanka. Moi drodzy, zobaczymy kawałeczek. Czekajcie, bo się to troszeczkę rozciapowało, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja nie dawałam jakoś specjalnie dużo tego sera, żeby to nie było strasznie ciężkie, a i tak jest sporo. Ale wygląda bardzo, bardzo apetycznie, nie? Spróbujmy. Moi drodzy, pyszności, pyszności. Strasznie żałuję, że nie mam do tego kefiru, bo by bardzo, bardzo pasował. No dobra, to ja się zabieram za papusianie. Smacznego, jak macie do czego. Dzień dobry. Wypijesz ze mną kawiczkę? Cześć, kochana. Obudziła się. Mamy poobiednią kawiczkę. Zaszło na chwilkę słonko. Przedtem się tutaj Boczuś wygrzewał pod krzesełkiem, a teraz przyszła Nuńka, nasza kochana. Szylkretka. Dzień dobry, Maniunia. Ja tu piję kawiczkę. No sorry za brudny kubek, ale wiecie, to nie jest zdjęcie do Instagramu. Moi drodzy, siedzę i się zastanawiam, za co się brać. Ponieważ miałam dzisiaj wcześniej już się za coś zabrać, bo miał być piękny dzień. Mówiłam wam, że ma nie padać, już nie ma deszczu w prognozie. I co się stało? Jak chlusnęło, wiecie, dowaliło. To nie wiedziałam, za co się łapać, za pranie, czy za siebie, za rzeczy tutaj, które miałam porozkładane. Nagle nie wiadomo, skąd przyszła chmura i zaczęło tak lać. To znaczy, skąd przyszła chmura? Chmur to u nas ci dostatek, ale wiecie, o co chodzi, taka deszczowa straszna chmura. No i musiałam zmienić moje plany, wziąć się za, wiecie, komputerowe sprawy, ale teraz nie pada, no i już wygląda na to, że chyba w końcu nie będzie padało. Mnie piorun trafi z tym deszczem normalnie ostatnio, bo co chcę się zabrać za pracę, to no, po prostu nie idzie, nijak nie idzie. Patrzcie, takie były wiatry, że mamy złamaną jeżynę. No i niestety muszę ją już wywalić, bo nic się z nią nie da zrobić. Ale za to są już dojrzałe jeżynki pierwsze. Proszę. Nie za duże. Słodkie. Bardzo mało w tym roku. Mam nadzieję, że te, które posadziliśmy,
i to już będą owocować w przyszłym roku. Moje kwiatuszki, teraz to już będzie słonko cały czas, także możecie rozkwitnąć na nowo, porządnie. Znaczy, nie jest źle, kwitną ładnie, nie? Zobaczcie. Muszę mówić po cichu i poszukać jakiejś pończochy. Ela pisała, pozdrawiam Elu, żeby pończochę założyć, to mi wtedy wróbelki nie wyżrą ziarenek. Jak one tutaj zobaczą taką stołówkę, taką restaurację, no to raz, dwa mi to przerobią. Wiecie jak. Tutaj następny, ale to chyba będzie inny. Takie ma obrzeża brązowe na listkach, bo wiecie, że ja siałam różne te słoneczniki. Wszędzie gdzieś wyłazi słonecznik. Patrzcie, tak wiecie, muszę przejść i zobaczyć, jakie są szkody po tych deszczach, bo naprawdę nie chciało się nic robić. Wszystko mokre, obchlapane, to wiecie. Tu się jeszcze jedna lilia szykuje do kwitnięcia. Pięknie, pięknie. W przyszłym roku będą lilie w całym ogrodzie, bo to już widzę. Do tych dosadzę. Powrzucam tutaj więcej, bo wcale nie musi być tak, że jedna. Ja sobie inaczej je wyobrażałam. Myślałam, że to będzie, bo na zdjęciach tak było, że jedna lilia to wielkie drzewo i ogromna ilość kwiatów. Może w przyszłym roku będzie więcej, nie wiem, zobaczymy, ale przecież nakręcałam Wam lilię wcześniej i ona była w małej doniczce, wsadzonych kilka i to dopiero robiło, wiecie, efekt. Także będzie lilii więcej, już wiem, że się bardzo, bardzo opłaca je kupić. Cześć, Maniuńka kochana, jeszcze raz. Moja Maniunia, kochaniunia, śliczniunia, piękniunia. Wariatka, nie? Ze mnie oczywiście. Pachną cudnie. Pory jak ruszyły. Kurczę, dopiero co wyrywałam w tamtym tygodniu glistnik i zobaczcie, że na nowo wychodzi. Pory to będę miała na całą zimę, bo one tutaj spokojnie przezimują. Będę mogła sobie do zupy dorzucać zawsze, czy na całą zimę, no bez przesady, ale myślę, że do Bożego Narodzenia to mi ich starczy. Tu następny słonecznik, dziewanka jeszcze daje radę. Dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje w pomidorach, bo tutaj to jest normalnie dziki szał, wszędzie są pomidorki, już Wam pokazywałam. Cześć Biedronko, biedroneczki są w kropeczki, wyostrzyłaś się, coś mi telefon nawala, nie chcę ostrzyć. Idziemy zobaczyć, co się w naszym buszu pomidorowym dzieje. Popatrzmy. Pomidorków jest wszędzie pełno. Ja wczoraj je znowu obrywałam, czyściłam. Bo przecież tutaj normalnie jest zagłębie pomidorowe. Oj, oj, no nie ostrzy, no bo będę musiała, no chyba będę musiała iść po kamerkę. Widzicie, co się dzieje? Pomidorki wszędzie, to jest po prostu rok pomidorkowy. One jak teraz będzie słonko, to one wszystkie dojrzeją w tym tygodniu. Wszystkie jak wszystkie, ale na pewno w znacznej większości. A kwitną i wszystkie te, które kwitną, natychmiast zawiązują pomidorki. Nie wiem, czy to widać. A jak nie widać, to się domyślcie. Wszędzie są maluchy. O! Także rok naprawdę się udał pomidorkowy. Wszystkie Wasze rady zostały wykorzystane. Trochę mojej intuicji. No i jest jak jest. Kurczę, przepraszam Was, jak to będzie nieostre, ale już nie będę teraz biegała po kamerkę, bo idę zobaczyć. Tu. No to już jest, moi drodzy. Dojrzałe pomidorki to są dojrzałe pomidorki. Czyli mamy pierwsze zbiory. O rany. Czekajcie, bo
Bo one, tam mi upadł jakiś jeden. Spadł. No to będę musiała już sama wygrzebać. Tutaj wszędzie też są, ale jeszcze niedojrzałe. Czyli teraz pewnie w tym słonku, które nam się szykuje, to wszystko dojrzeje. Tu wczoraj też wyrywałam listki, ale patrzcie, co tu się dzieje. Kurczę. Dobra. Starczy tego. No to mamy miszmasz, moi drodzy. Krótki rzut na pitulowo. Tak wygląda sytuacja. Nie pada wreszcie. Mówiłam wam, że lunęło dzisiaj, ale to tylko od rana. W tej chwili wygląda niebo tak i chyba już naprawdę był to ostatni deszcz. Ja przeglądam wszystkie kwiatki. Tu już usunęłam... Cześć, jesteś? Usunęłam te lobelie, coś tutaj powsadzam. Nie wiem, ogólnie szukam nowych koszyczków. Sprawdzałam na internecie, ale strasznie długo trzeba czekać, aż przyjdą, także nie wiem, jak ja to ogarnę. Będę jeszcze szukała koszyczków. Może gdzieś tam trafię. W sklepie jeszcze się wybiorę. Tutaj mam pomocnika cały czas pod stołem i fatalnie, bo chciałam wziąć wąż i umyć tutaj wszystko, bo jak widzicie, zdjęłam kwiatki. Jeszcze będę troszeczkę topinamburu wycinała, bo chcę zasuszyć listeczki dla zwierzaków i dla siebie. Także jak widzicie, wszystko teraz muszę przebrać. Te suche kwiatki poobcinać, już część poobcinałam. Zastanowić się, co gdzie przesadzić. No i najgorzej, że nie mamy jeszcze tej kosiarki, nie ma kupić. Nie ma kupić. No dobra, wytłumaczyłam. Wiecie, no nie ma kiedy kupić. To znaczy Jan nie ma kiedy, bo to on musi wybrać. Także na razie znowu się pieprznik zrobił, ale będzie ładnie. Jak ja to wszystko poprzesadzam, poprzycinam, uporządkuję, to będzie ok. Znowu czeka nas piękny okres ze słonkiem, także będziemy nadawać z pitulowa. Tak, Borykuś kochany. Teraz przestawiłam tutaj petunie na chwilę i tak pachną lilie i petunie, że normalnie no hala urywa. Także rozłączam się. Dzisiaj to już wam nie pokażę tego wszystkiego, bo ja po prostu tego dzisiaj nie skończę, bo to jest bardzo dużo pracy, bo ja się muszę zastanowić, co, gdzie, jak. Strasznie są zmaltretowane te kwiatki. Część lobeli jeszcze pięknie kwitnie. W ogóle nie mogę się na tę doniczkę napatrzeć. No zobaczcie, jaka cudna. No, także tak to właśnie wygląda. No niestety ten okres deszczowy, no, widzicie, co zrobił. Pozarastane, ale dobra, ogarniemy, będzie dobrze, jeszcze lato się nie kończy, jeszcze kupę ciepłych dni przed nami, także będziemy się pitulowem upajać. No patrzcie na to, jak ja mam umyć tutaj, wodę puścić, jak siedzą mi panowie na trasie i jak tylko wyjmę wąż, to oczywiście uciekną, a smutno mi będzie, nie chcę ich przeganiać. Barek się teraz uwalił z drugiej strony, tutaj Boczesław, jeszcze tylko Bakuni brakuje. No muszę poczekać. Nie, no ja bym nie przeżyła, przecież nie mogę odkręcić węża i oni mi uciekną i zostanę sama. No, no nie, no bo widzicie, kto tu rządzi w domu. A tutaj jeszcze leży mój zbiór dzisiejszy. Gdzieś tu jeszcze umknął jeden pomidorek. Czekam na Jana. Podzielimy się. Cukiereczki pomidorkowe. Moi drodzy, to ja się rozłączam i teraz jeszcze wam wrzucę filmik z tamtego tygodnia, bo jeszcze coś wygrzebałam. Będzie gość, który nas odwiedził i zobaczycie, jak gadał z Boczkiem. No mówię, muszę to wam wrzucić, chociaż troszeczkę tego filmiku. Będzie bardzo ciemno, ale będzie słychać, także zapraszam was do oglądania. A ja mam takiego gościa, siedzi na szopce. Czuję się inwigilowana, bo właśnie podlewam ogródek. I na szopce siedzi i mi podgląda. Pierwszy raz tutaj do mnie przyszedł. Sympatyczny jest, nawet dał się dotknąć. Nie bój się, Barek ci nic nie zrobi. Nie wolno, Baryło, nie wolno kotka straszyć.
Co ty mówisz? Ojejku, o Jezu, jeszcze ptaszek ci nad głową przeleciał. Nie bój się. Nie jest dobrze. Idzie Boczysław. No i nie wiem, czy nie będzie teraz fajtu. No, jak to się skończy? Boczuś. Matko kochana, i co ja mam teraz zrobić? A-a. Co mówisz? Ach, żebym ja jeszcze wiedziała, o co teraz chodzi. O rany. Najchętniej to bym zabrała Boczka, ale jaką nie dam rady ściągnąć stąd. Boczek, chodź tutaj. No jak ja mam się w to wtrącać? Boczek, chodź tutaj, chodź już do domku, chodź. Jan idzie, Jan zaraz Boczka pewnie zdejmie. Słuchaj, ja próbowałam Boczka zdjąć, ale ja go tu nie dosięgam. Boli. Nie. Kochani, taki Saigon. Przesadzam. Kwiatuszki tu jak mi pelargonie wybujałe. To do wywalenia wszystko. Tutaj sytuacja wygląda tak, przejaśniało i nie będzie już tutaj tylu kwiatków, tak jak miało być. Mówiłam wam, że tutaj ten burz kwiatkowy to tylko do pewnego czasu. Jeszcze tu muszę poczyścić. Pomalutku wszystko likwiduję. No ale dobra. Hej, hej, ja w kietce letniej, bo po prostu zrobiło się bardzo ciepło. Założyłam sobie czapkę, co by nie przyjarać buzi. Tutaj tak to wygląda. I przysiądziemy sobie na chwilkę. Nie będę już się z wami na normalnej kawiczce łączyła, bo o, zobaczcie. Tyle mam tu miejsca. Nie będę przestawiała specjalnie, żeby na chwilę się z wami połączyć i pogadać. Przychodzę się pożegnać. Taka a la kawiczka przy szklance wody. Wiecie, o co chodzi. Mam po prostu napad. Sprzątam. W końcu jest wszystko suche. Mogę coś porobić. Moi kochani, także wiecie, redukuję. Bratki mi zrobiły niespodziankę, ponieważ cały czas wam mówiłam. Czekajcie, czy nie będzie lepiej z tej strony, jak ja sobie tak wezmę. O, mówiłam wam cały czas, że jak bratki przekwitną, to ja te wszystkie kwiatki, które tam stały, to wsadzę do doniczek po bratkach. No ale bratki mi zrobiły takiego psikusa. Przecież cały czas kwitną. No tutaj na płocie wszędzie są jeszcze bratki, przecież widzicie, bo wam pokazywałam zresztą chyba dzisiaj. No i no nie przewidziałam tego, bo zawsze bratki kończyły kwitnienie gdzieś tak w lipcu. Widzicie, znowu jest przesłuchanie, słonko świeci. I nie przewidziałam tego, że te bratki mi tak po prostu zrobią psikusa i będą długo kwitnąć. No i teraz muszę kombinować, co zrobić. No
Część lobeli już przekwitła, bo lobelia to ma okres kwitnienia, że pięknie kwitnie, a potem przestaje, prawda? Także wywalę lobelię, utknę te bratki jakoś i inne kwiatki razem. Będzie dobrze. Najgorsze jest to, że nie mam tej kosiarki, także muszę czekać, aż kupimy, żeby to wszystko, wiecie, wyczyścić, wykosić i tak dalej. Co chciałam powiedzieć? Widzieliście przed momentem koteczka, którego wam nagrałam. Powiem wam szybciutko, jak się sytuacja skończyła. Otóż Jan zdjął boczka z szopki i zaniósł do domu. Po prostu zamknęliśmy wszystko i kotek sobie poszedł. No ale już wam więcej nie nagrywałam. Ta sytuacja się powtórzyła później z Baką. Rano też kotek przyszedł i znowu była z boczkiem akcja. No także, wiecie, musiałam po prostu kotka, delikatnie mówiąc, pogonić. Nic mu nie zrobiłam, po prostu takie, wiecie, psit i kotek poszedł, bo bałam się, że może się, wiecie, pogryzą, czy podrapią, wiecie, jak to koty, a te moje nie chciały ustąpić. Walka o terytorium była, nie rzucały się na niego, ale absolutnie go nie przepuszczały, żeby on sobie tutaj wszedł, wiecie, do ogródka i łaził. A poza tym jeszcze Barek stał i Barek stoi grzecznie do momentu, kiedy trzeba stać grzecznie. Natomiast jak się wkurzy, to też potrafi kota pogonić. Także to nie jest tak, że Barek jest taki, wiecie, przyjazny do kotków. On jest przyjazny do naszych kotków. Natomiast z obcymi kotkami to różnie bywa. Przestał kotek przychodzić. Przychodził przez kilka kolejnych dni. Był gdzieś to 4 razy może, no i zniknął, ale ja go widziałam nad stawem, także może zmienił teraz ogródek. Może ktoś go po prostu zaczął dokarmiać i się tam przeniósł. Tak, moi drodzy, dzisiaj mamy, przed chwilą specjalnie sprawdzałam jeszcze, żeby się nie pomylić, żeby wam dobrze powiedzieć, jest wtorek, 10 sierpnia i to wam nagrywam na jutro, na środę, i z dzisiejszego dnia jest jeszcze powitanie. Natomiast ta zapiekanka, którą wam wrzuciłam jeszcze i kotek są z tamtego tygodnia, bo jeszcze wygrzebałam, co myślałam, że już niczego nie ma z poprzedniego tygodnia z nagrywek, to jeszcze to wygrzebałam, ale pomyślałam sobie, że zapiekanka fajna, może ktoś będzie miał jakieś tam resztki w lodówce, wiecie, ziemniaków, kalafiora, może sobie wrzucić, zawsze to jakaś inspiracja, nie? Także to była już definitywnie końcówka, ponieważ wczoraj siedziałam, przekopałam wszystkie foldery, pliki, nic już nie ma, kamerka wyczyszczona, telefon wyczyszczony, także od jutra jedziemy na bieżąco, jutro się gdzieś wybieram, także będzie znowu filmik spoza Pitulowa, nie wiem czy cały, czy tylko chwilę, myślę, że raczej chwilę, bo tam za dużo to nie będzie co pokazywać, chociaż nie powiem wam dzisiaj, nie powiem. Zobaczycie, kiedy zobaczycie. Czekajcie, bo ten filmik nagrywam na środę, w czwartek zobaczycie chyba, albo w piątek, na pewno w tym tygodniu. Także cieszę się, że się wygrzebałam, bo ja ciągle, co już byłam pewna, że niczego nie ma, to jeszcze coś znajdywałam. Mówię, matko kochana, a w ogóle to teraz mi się przypomniało. No nie, no jest jeszcze jeden filmik. Bo byłam na spacerze z Barkiem, jak padał deszcz, tylko wiecie co, muszę przejrzeć, to znaczy o tym to zupełnie zapomniałam. No widzicie, mówię do was i mi się przypomniało, jest filmik z pola golfowego, gdzie podczas deszczu nagrywałam, tylko że ja go tak wrzuciłam i po prostu nie wiem, czy tam będzie dobrze cokolwiek widać. Przejrzę i zobaczę. Jeżeli on będzie w miarę jako taki, to go jeszcze tam zmontuję i wrzucę, bo to taki spacer z baryłą i po prostu sobie do was pitoliłam w czasie deszczu i zawędrowałam właśnie na to pole golfowe. Matko kochana, no teraz mi się o tym przypomniało. Ja jestem wielka. Ale tak generalnie, no to chyba już tylko to. A jutro wam powiem, słuchajcie, wygrzebałam następny plik. To jest tak, jak człowiek lubi nagrywać i gadać do kamerki. Rozwijam się, niedługo będą 2 filmiki dziennie. Kochani, zaraz będę tego agenta przesadzała, bo wiecie, Doniczka czeka. Jak wam pokazałam, tak tutaj stoi i czeka, bo przecież lało. Dobra, moi drodzy, nie przedłużam, kończę. Bardzo mi było miło. Zapraszam was na następne filmiki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bo codziennie są nowe osoby. YouTube mi znowu czyści statystyki moje i redukuje te stare subskrypcje, gdzie ludzie nie oglądają. I znowu się zatrzymały te subskrypcje, ale codziennie są nowe osoby, także wszystkich bardzo serdecznie witam. Moi kochani, kończymy dzisiejszy przekaz.
Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, miłego poranka, o którejkolwiek godzinie to oglądacie. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!